20 listopada około godziny 11.30 w Dzierżeniowie na ulicy Bielawskiej 61-letni kierujący Volkswagenem nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim dżipa prowadzonego przez 51-letniego mężczyznę i najechał na jego tył, gdy ten zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Badanie sprawcy zdarzenia na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik 1,2 promila. Na skutek zdarzenia nikt nie doznał obrażeń ciała.